Cześć, witam Was na wideotesty.pl, z tej strony Marcin. Zapraszam Was dzisiaj na recenzję klawiatury CM Storm Mech. Jest to klawiatura mechaniczna w aluminiowej obudowie. Seria aluminium, tak samo jak myszka CM Storm Reaper oraz słuchawki Pulse R, których również recenzję macie okazję zobaczyć na naszym portalu. Klawiatura taka kosztuje około 600 zł. Jak na mechaniczną klawiaturę jest to i tak cena dość wysoka. Jednak mamy tutaj nietypowe wykończenie, ponieważ mamy aluminium, które nie jest najtańszym materiałem i mamy taki bardzo fajny, moim zdaniem ciekawy kształt. Przede wszystkim mamy tutaj przełączniki Cherry MX. W tym akurat modelu mam przełączniki Cherry MX Blue, natomiast dostępne są także browny i redy. Nie ma czarnych przełączników, ale nie wszyscy je lubią, gdyż potrzeba do nich przykładać najwięcej siły i najgorzej się na nich pisze. Na niebieskich można bez problemu tak pisać, jak i grać. Jeśli chodzi o sam kształt klawiatury, jak widzicie, jest naprawdę duża. Z tej strony ma taki uchwyt, który oczywiście służy do przenoszenia czasami, ale ogólnie ma też nadać klawiaturze takiego nietypowego, nieregularnego kształtu i skomponować się z taką podkładką pod nadgarstki, która jest naprawdę duża. Jest ona zespolona z całością i mamy tutaj też logo CM Storma. Jak widzicie, tu jest taki błyszczący plastik i troszkę jest wygrawerowane też na tym aluminium, jeśli się przyjrzycie, i tworzy to taką fajną całość. Część aluminiowa, jak widzicie, jest także nieregularna, dlatego jej kształt jest ciekawy. To też jest interesujące, diody mamy w nietypowym miejscu, są właśnie tutaj, zobaczcie. O, tu nam się pojawiają wszystkie informacje na temat wciśnięcia caps locka, num locka i scroll locka. Natomiast jak działają same przełączniki Cherry MX Blue? Posłuchajcie, mają specyficzny klik, nie należą do cichych oczywiście. Jeśli piszemy na nich szybko, są naprawdę dość hałaśliwe, ale to jest właśnie urok i cecha klawiatur mechanicznych. Cherry MX Blue są praktycznie najgłośniejszymi z przełączników, cichsze są na przykład browny. Natomiast jeśli chodzi o sam układ klawiszy, zobaczcie, mamy mały Enter, długi Backspace, długie Shifty, spacje takiej standardowej długości, klawisz FN do specjalnych funkcji. Drugi klawisz FN to jest po prostu klawisz Windows. Z boku mamy 5 klawiszy M, od M1 do M5. Są to klawisze gamingowe konfigurowalne, możemy tam ustawić sobie makra, różne funkcje dodatkowe. Natomiast u góry mamy regulację oświetlenia klawiatury, bo jak widzicie jest podświetlana na biało, multimedia, regulację głośności oraz taki klawisz do blokowania funkcji klawisza Windows. Wtedy nam się świeci i nie działa nam ten klawisz FN2, czyli klawisz Windows. Generalnie układ klawiszy jest prosty, jest funkcjonalny, pisze się na niej dobrze. Oczywiście jak klawiatura mechaniczna, zobaczcie jak są ułożone te klawisze. Siła aktywacji to 50G w tym przypadku. Jeśli chodzi o takie rzeczy związane jeszcze z samymi klawiszami, klawiatura ma wbudowaną pamięć 128 KB, dlatego wszystkie ustawienia klawiszy zostaną zapamiętane, wszystkie makra. Mamy 5 profili graczy, na każdy profil przypada nam 15 makr, co daje nam w sumie 75 makr. Jeśli chodzi o anti-ghosting, w tej klawiaturze jest bardzo dobry, jednocześnie pozwala na wciśnięcie aż 64 klawiszy. To myślę w zupełności wystarczy nawet do jakiejś dynamicznej, szybkiej gry. Częstotliwość próbkowania wynosi 1000 Hz, a czas reakcji 1 milisekunda, czyli klawiatura reaguje z maksymalnie możliwą prędkością dla portów USB. Jeśli chodzi o wagę, to jak na klawiatury mechaniczne, nie jest to najcięższa klawiatura, jaką miałem, i jest to nieco ponad 1600 gram. Jeśli by Was interesowały wymiary i inne technikalia, są dostępne też w pełni recenzji tekstowej na portalu wideotesty.pl, do czego zapraszam. Za chwilkę zobaczymy jeszcze test podświetlenia i zdejmowanie tej obudowy, ponieważ jest zdejmowalna. Natomiast zobaczcie ciekawą rzecz. Moi drodzy, klawiaturę tę do komputera podłączamy przez kabel USB 3.0. Ma także wejście USB 3.0. Jeśli ktoś nie ma w komputerze USB 3.0, wtedy te porty działają po prostu jako USB 2.0. Nic się złego nie stanie, są kompatybilne w dół. Natomiast jeśli mamy 3.0, zobaczcie, mamy hub na dwa porty USB 3.0, dlatego możemy podłączyć chociażby jakiś dysk zewnętrzny, który też wykorzystuje ten tryb transmisji USB 3.0. Dzięki temu dane będą się kopiowały bardzo szybko. Mamy też wejście mikrofonowe, wyjście głośnikowe i mamy tutaj wejście mini USB.
do którego możemy na przykład podłączyć swój telefon czy tablet i go sobie podładować, korzystając z tej klawiatury. Bardzo fajne, bardzo praktyczne i przydatne. Jeśli chodzi o antypościski, zobaczcie. Mamy cztery takie duże gumki i mamy gumowane podwyższenia. I zróbmy sobie szybciutki test, jak to się ma w praktyce. W tej chwili mamy rozłożone podwyższenia i zobaczcie. Monitor się trzęsie, mam nadzieję, że nie spadnie. Klawiatura trzyma się w miejscu, a całe biurko już mi tutaj podskakuje. Złożymy podwyższenia, powinno być jeszcze lepiej, ponieważ teraz leży na tych dużych gumkach. No zobaczcie, ani drgnie. Naprawdę jest bardzo fajnie, jeśli chodzi o właściwości antypoślizgowe. Teraz troszeczkę przyciemnimy i pokażę Wam tryby podświetlenia, żeby to było lepiej widoczne. O, myślę, że w ten sposób będzie ok. W tej chwili mamy klawiaturę podświetloną maksymalnie, w pełni. Klawisz FN. I co możemy zrobić? Możemy sobie przyciemnić o kilka poziomów. W tej chwili już jest maksymalnie i rozjaśniamy. Jak widzicie, na maksymalnych trybach jest naprawdę jasno. Mamy też wyłącznik podświetlenia. Jeśli by nam nie było potrzebne, na przykład w dzień nie korzystamy, możemy jednym przyciskiem wyłączyć. I tryby. W tej chwili mamy pulsację. Jak na mój gust, jest troszeczkę za szybka. Kolejny tryb. Jest to tryb taki dla graczy, czyli podświetlone kursory, podświetlone WSAD oraz te klawisze do makro, klawisze gamingowe. I znów mamy pełne podświetlenie. Co do jasności, fajnie, że jest regulacja, bo można sobie to ustawić. Jeśli kogoś takie ustawienie razi, może sobie zmniejszyć na przykład o dwa poziomy i już będzie naprawdę fajnie. W komplecie z klawiaturą dostajemy jeszcze dwa narzędzia. To jest do wyjmowania nakładek, a to jest imbusik do odkręcania aluminiowej obudowy. Zobaczcie, jak to działa. Możemy sobie wtedy spojrzeć na przełączniki mechaniczne, na podświetlenie. Zakleszczamy klawisz, wyjmujemy go i widzimy diodę podświetlenia. Tak to wygląda. A jeśli wyłączymy sobie podświetlenie, możemy zobaczyć sam przełącznik Cherry MX Blue. Zobaczcie teraz, jak to wygląda bez tej aluminiowej pokrywy. Sama obudowa jest naprawdę leciutka, ponieważ aluminium jest lekkie, a jednocześnie wytrzymałe. Dlatego na pewno taka obudowa przetrwa próbę czasu i intensywne granie. Natomiast po zdjęciu mamy łatwy dostęp do wszystkich klawiszy, do przełączników. Możemy to sobie wyczyścić sprężonym powietrzem, jakimś pędzelkiem, czym tam kto woli, i po prostu utrzymywać tą klawiaturę w bardzo dobrej czystości. Za pomocą dość prostego, lecz funkcjonalnego panelu sterowania możemy nadać funkcję klawiszom, także tym specjalnym dla graczy. Do wyboru mamy m.in. funkcję pojedynczego klawisza, programowanie makr, odpalanie programów czy funkcje multimedialne. Nasze kombinacje możemy zapisać aż dla 5 niezależnych profili graczy. Natomiast w sekcji Profiles możemy zarządzać wbudowaną pamięcią klawiatury. Ostatnia zakładka to Macro Studio. Projektujemy tam makra i zapisujemy je. No i podsumowując, moi drodzy, CM Storm Mech dla wielbicieli klawiatur mechanicznych na pewno będzie łakomym kąskiem. Nie jest to najtańsza klawiatura mechaniczna na rynku, ale przypomnijmy, że są też droższe, chociażby niedawno testowana Tesoro Collada, która kosztuje prawie 150 zł więcej. Natomiast tutaj mamy bardzo solidne wykonanie. Klawiatura jest dość prosta, a przy okazji ma taki charakterystyczny wygląd. No i też niesamowitą zaletą są dwa porty USB 3.0. To naprawdę może się przydać. I kolejny atut, mamy do wyboru trzy rodzaje przełączników mechanicznych, dlatego każdy znajdzie dopasowane do swoich potrzeb.
Generalnie z klawiatury korzystało mi się bardzo dobrze, tak więc jeśli planujecie zakup klawiatury mechanicznej, bardzo porządnej, wytrzymałej, myślę, że ta klawiatura może Was zainteresować. Więcej szczegółów zapraszam jak zwykle do pełnej recenzji na portal wideotesty.pl, a także do wchodzenia na nasze forum, gdzie dowiecie się więcej o różnych sprzętach gamingowych. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was, cześć!